63 dni walki przeciwko Niemcom o wyzwolenie Warszawy w momencie, kiedy pod Warszawę podchodzi Armia Czerwona, Armia Sowiecka, no w tym czasie jako nasz sojusznik. Co prawda na początku wojny w 1939 roku razem z Niemcami rozebrali Polskę, no ale teraz sytuacja się zmieniła. Razem tworzymy sojusz z Anglikami, Amerykanami, Francuzami, no i oczywiście Sowieci. Sowieci podchodzą do Polski. Podchodzą do Warszawy, wyzwalają Polskę, oczywiście mają na sztandarach wypisane władze, wyzwalamy was, wyzwalamy, przynosimy wam demokrację, wolność, jednak tak naprawdę zamierzeniem Sowietów, zamierzeniem Stalina jest przy pomocy pewnej grupy ludzi, którzy z nimi współpracują, komunistów polskich, którzy tworzą coś w rodzaju takiego rządu marionetkowego, polskiej armii, Polskę podporządkować, podbić. Ile wychodzi osób? 20. Proszę. Czyli wywiady z powstańcami, wywiady z tymi, którzy przeżyli okupację, którzy byli członkami Armii Krajowej, a także innych organizacji konspiracyjnych. Dowiadujemy się, jak wyglądała walka, tak na pierwszej linii, gdzie służyli, co robili. Też ważne informacje nam przekazują, co się z nimi działo po upadku powstania, czy poszli do niewoli, czy się ukrywali, dalej prowadzili walkę konspiracyjną. Kolejne pytania, co się z nimi działo po wojnie, czy wrócili. Czy też byli reprezentowani, bo ta nowa władza od momentu, kiedy wchodzi na teren Polski, możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda przedmiotna Warszawa, handlowe, przemysłowe, no stolica pod każdym względem, stolica kraju, który w takich granicach, jak tu mamy, stolic państwa, które po 123 latach niewoli odzyskuje niepodległość. Kraj zniszczony, biedny, ale szybko się odbudowuje i rozwija. Niemniej wszystko to zostaje brutalnie przerwane przez niemiecką agresję. W którym roku? W którym roku agresja niemiecka następuje? Proszę? Którego? 1 września 1939 roku. Sił niemieckich, ich więcej nas zadają strat. Ale jak zaczęli proponować honorowe warunki kapitulacji, to stanie się troszeczkę będzie taka biała, to był teren getta, praktycznie w 100% zniszczony. Lecicie trasą, tak jak lecili nasi piloci lub tej sypialni. Dostarczona broń i amunicja. Potem jedzenie, lekarstwa. W nieregularnych systemach czasu pojawiają się samoloty, wykonują rzut. Jest rozwiązywana sieć kanałów. To są kanały tworzące tą strukturę, dzięki której ten organ, dzięki której miasto
jest czysty, kanały wiadomo, służą do wprowadzania nieczystości, wszystkiego tego, co produkujemy na co dzień. Niemieckich oczywiście wchodzą siły garnizonu niemieckiego oraz oddziały tzw. sił odsieczy. Te dwa organizmy tworzą korpus, którego zadaniem jest tłumienie powstania w Warszawie. Szefem jest Erich von dem Bach, którego za chwileczkę pokażę na zdjęciu. Uzbrojenie niemieckie, mundury, to są od niemieckich dowódców, tych, którzy byli odpowiedzialni za zbrodnie popełniane w mieście na terenie Warszawy w czasie pacyfikacji miasta. Szef korpusu Erich von dem Bach, dowódcy poszczególnych trzech grup bojowych, dowódcy poszczególnych oddziałów, to oni są odpowiedzialni za zniszczenie miasta, za masowe mordowanie ludności cywilnej. Czy ta piosenka obiła wam się uszy jakoś? Kiedyś słyszeliście ją gdzieś? Pierwszy raz? Ktoś jest was jest harcerstwo w szkole? Nie. Proszę? Tak. Polskiego, także z broń pochodząca ze zrzutów, amerykańska, angielska, rosyjska i inne. Opaski biało-czerwone, obowiązkowo na prawym ramieniu 8 sierpnia. Szpitale i punkty opatrunkowe oraz personel medyczny oznakowany znakiem Czerwonego Krzyża. Przyjęci do niewoli powstańcy zabijani. Szpitale były bombardowane. Przewierconą. To jest sprzęt. Czyli? To jest sekcja sportu. Rozbiór. Nie. Apalowanie. Nie, nic z tych rzeczy. Centrum Warszawy, pełne pomników, kościoły, kamienice, pałace. Zostaje zniszczone w 90%. Potem Niemcy po zajęciu Starego Miasta atakują wzdłuż Wisły, zajmując kolejne dzielnice, ale trzymamy się. Nie możemy się poddać, bo wiemy, że Niemcy po prostu wszystkich nas zabiją. Czekamy. Widzicie ekspozycję. Ja za chwilę do was. No, stanie zawróci. No, patrz, to dreko. Przyjemność spędzić z wami dzisiaj najbliższą godzinę na trasie piłkarza, którą wybraliście. Skąd przyjechaliście? Wieruszów, czyli Kępno, Wieluń, tak. Te okolice. Nasz stadion jest jeszcze... 70 też jeden wchodziło, ale 59 już 60. Tak, Dortmund jeszcze w Niemczech, czy Olympiastadion w Berlinie, gdzie Hertha rozgrywa. Camp Nou w Barcelonie, Santiago Bernabeu, Bytku w Anglii, przecież stadiony... Witaj tam nas? Witaj tam nas, patrz. Tak, kręcę właśnie. Pomachaj jeszcze raz. Super. Jestem w telewizji. Ja też. W Hollywoodzie. Dopuść. Słuchajcie, wyobraźcie sobie średniej wielkości mieszkanie w Polsce. Dwa duże pokoje, kuchnia, łazienka, pokój, na którym tam żyjemy. Teraz każdy to już przeciwdziałasz.
Parlamencie Euro zasiada prezydent. No i tu jest zaplecze, może przyjść, coś zjeść, napić się, cały system monitorów. I takich monitorów na stadionie mamy 254. A teraz się cały dzień. Cały nasz spacer. Będziemy poruszać się właśnie w tej zapłyce, jak mogliście zobaczyć trybunę i te cztery ogólnie mówiąc na zasadzie mamy. Jeżeli czekać na scenę na płycie, to takie ciężkie tiry mogą wjechać na nich bezpośrednio, poruszać. To jest ten brud, widzisz? Hej! Ja muszę serka zrobić. Ja nie mogę uwierzyć, nie? I chociażby nazwę z futbolu amerykańskiego. Słuchajcie, panny. Tak mówię, proszę o ciszę. Ministerstwa Sportu, PZPN-u i odprawy przed wielkimi imprezami masowymi, ochrony, służb, stewardów, one mogą nawet do kilku godzin. Słuchajcie, już sobie wstańmy i idąc tam schodami. Teraz się narobią i się skończy, zobacz. To nie trzeba, Po pysku. Czekają cię. A przesuń się. Ej, Kapi. Co ja? Kapi. To się siedzę, gdzie masz tam. Tam, godzinkę. Godzinkę. Oczywiście.